Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W miniony czwartek, 1 sierpnia 2024 roku, w Ankarze odbyła się największa od czasów zimnej wojny wymiana więźniów między krajami Zachodu a Rosją. Operacja objęła łącznie 24 osoby, które przebywały w więzieniach. Oraz dwoje dzieci. Jeśli chodzi o te osoby uwięzione, odbywały one kary więzienia w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, w Polsce, Słowenii, Norwegii, w Rosji i na Białorusi. Jak poinformowały media tureckie, 10 osób, w tym dwie nieletnie, zostały przetransportowane do Rosji, 13 do Niemiec i 3 do Stanów Zjednoczonych. W kontekście tej wymiany w Polsce szczególnie stała się głośna sprawa. Pablo Gonzaleza, wel Pawła Rupcowa, rosyjskiego szpiega, który został zatrzymany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, i tutaj się, pojawił się od razu problem, jak to się stało, że został on wypuszczony z aresztu. Czy prokuratura o tym wiedziała? Na jakiej podstawie prawnej to wszystko się odbywało? Paweł Rupcow nie otrzymał wyroku, proces cały czas się toczył natomiast okazało się, że był on jednym z najbardziej cennych aktywów rosyjskich wśród tych w tej grupy więźniów która została wymieniona i tutaj pojawiły się bardzo interesujące komentarze także warto przypomnieć tych wszystkich takich powiedziałbym dyżurnych łowców ruskich agentów czy ruskich onuc którzy w mediach tropili tropią właśnie w cudzysłowie ruskie Onuce, którzy jeszcze kilka lat temu tak bardzo mocno bronili Pablo Gonzaleza. Uważali, że jest on niesłusznie zatrzymany, że to jest hiszpański dziennikarz, czy baskijski dziennikarz i że władza nadużywa swoich, uprawnień i wśród tej grupy byli tacy naczelni właśnie łowcy onuc, którzy no, można powiedzieć w, w, przyczyniali się do stworzenia takiej swoistej szpiegomanii, agentomanii w Polsce, poszukiwania agentów w mediach społecznościowych. Pabla Gonzaleza, Welpawła Rupcowa broniła na przykład w mediach społecznościowych pani Mierzyńska, która na łamach portalu Okopres bardzo mocno atakowała wszelkie inicjatywy Antywojenne kampanie to nie nasza wojna, próbowała etykietować mianem ruskich agentów wszystkich tych, którzy nie zgadzali się na bezwarunkowe wspieranie Ukrainy. Zresztą portal Okopres również brał tutaj w obronę, właśnie Pablo Gonzaleza. Piotr Niemczyk był jeden z no, prominentnych oficerów Urzędu Ochrony Państwa, Gazeta Wyborcza. No Można naprawdę długo wymieniać, bo ta lista tych pseudoekspertów i Pseudo-dziennikarzy, którzy bronili Pablo Gonzaleza, była całkiem, całkiem długa, i co ciekawe, w, w, na tej liście przodują właśnie ci tacy dyżurni łowcy onus, ci, którzy wprowadzali w Polsce szpiegomani, agentomani, czyli, krótko mówiąc, wprowadzali zasłonę dymną dla realnych działań wywiadowczych. Okazuje się, że jednak Pablo Gonzalez, a tak naprawdę Paweł Rubcow, był wysokim rangą oficerem rosyjskich służb spe specjalnych, który prowadził operacje wywiadowcze w całej Europie. No bo jeżeli by nie prowadził, nie był cennym aktywem dla rosyjskich służb, służb specjalnych, no to nie, nie podległoby takiej wymianie. To jest jakby oczywista, oczywista sprawa. Jak, jak widać, no ci wszyscy dyżurni, pseudodziennikarze i pseudoeksperci od służb specjalnych nabrali nagle Wody w usta. To się to oczywiście wszystko pokazuje, jak bardzo słabo wygląda struktura państwa polskiego, jak ta cała rozdęta szpiegomania i agentomania osłabia od wewnątrz funkcjonowanie naszego kraju. Sprawa sędziego Szmyta, sprawa Pawła, Pablo Gonzalez'a no też jasno pokazuje, że, że wprowadzono taką swoistą zasłonę dymną dla realnych działań. Zaczęto szukać agentów w mediach społecznościowych, a nie tam, gdzie oni realnie są. Ta sprawa oczywiście ma także swoje drugie dno pokazuje, jak bardzo mocno państwo polskie jest podporządkowane interesom strategicznym Stanów Zjednoczonych. Polska poza przysłowiowym dziękuję amerykańskim nie otrzymała w całej tej sprawie kompletnie niczego. Niczego nie udało się zrealizować dla naszego kraju, chociażby uwolnienia więźniów politycznych na Białorusi. Cały czas powraca sprawa hmm, chociażby Andrzeja Poczobuta. Nie było tutaj w ogóle mowy o tym, aby na przykład negocjować z Rosją. No, pytanie, czy w ogóle Rosja chciała negocjować z państwem polskim skoro może dogadywać się ponad głowami decydentów w Warszawie po prostu z Amerykanami. I to widać, że jeżeli Rosjanie mogą negocjować z Amerykanami, nie muszą tego robić z Polakami. Pola, Polska jest traktowana i Polacy przedmiotowo w relacjach mocarstw i w tym kontekście widać, że że Tutaj w ogóle nie było mowy nawet o tym, aby takich ludzi jak Poczobut uwolnić i to pokazuje, jak bardzo wasalny jest stosunek Warszawy wobec Waszyngtonu. Drugi istotny aspekt tej wymiany więźniów to aspekt geopolityczny. Rosjanie wysłali bardzo istotny sygnał do administracji amerykańskiej, że strona rosyjska jest zainteresowana rozpoczęciem negocjacji dotyczących zakończenia wojny na Ukrainie, ale też warto zauważyć, że Rosjanie przed tą wymianą więźniów nie zawiesili broni, nie wystąpili o takie zawieszenie broni, nie wystąpili o negocjacje pokojowe, absolutnie tutaj nie negocjowali z pozycji jakiejś słabości. Wręcz odwrotnie. To Rosjanie wysłali silny sygnał, że piłka jest po stronie, przysłowiowa piłka jest po stronie tak zwanego kolektywnego zachodu, czyli po prostu po stronie Stanów Zjednoczonych. I te wszystkie sygnały, które do nas docierają o tym, że prezydent Ukrainy Władysław Załęski chce, aby w kolejnych. Negocjacjach dotyczących pokoju na Ukrainie już Rosjanie wzięli udział. Tutaj kolektywny Zachód godzi się na wymianę więźniów, więc też idzie na pewnego rodzaju ustępstwa, mimo że nie ma żadnego zawieszenia broni. To jasno pokazuje, że do końca tej wojny jest bliżej niż dalej. Ta wymiana więźniów w Wankarze pokazała także, że wielkie mocarstwa porozumiewają się ponad głowami państw średnich i małych. Amerykanie nie pytali polskiej prokuratury o zgodę na wypuszczenie Pablo Gonzaleza. Po prostu wiemy, jak się to odbywa. Polska jest traktowana jako junior partner, czy jako wasal i nikt się nie przejmuje w Waszyngtonie interesem państwa polskiego czy losem polskich działaczy osadzonych w więzieniach na Białorusi no tak wygląda wielka polityka w tym kontekście trzeba także zrozumieć fakt że na zachodzie Establishment otrzymał bardzo silny sygnał, że z Rosją można się porozumieć, że z Rosją można, mówiąc językiem potocznym, się po prostu dogadać. Skoro udało się doprowadzić do największej wymiany więźniów od czasów zimnej wojny, no to można się porozumieć z Rosją w kontekście szybkiego, w miarę szybkiego zakończenia wojny na Ukrainie. A jeżeli tak, no to nie ma sensu ponosić dalej wielkich kosztów gospodarczych, finansowych, militarnych wspierania Ukrainy. I to jest y, nauczka, to jest lekcja bardzo cenna dla, y, dla polskiego establishmentu. W każdym razie powinna być to bardzo cenna lekcja geopolityki, polityki realnej. Niestety, moim zdaniem, okaże się tak, że od samego początku to była nie nasza wojna. W, w interesie państwa polskiego nie było. Wspieranie militarne Ukrainy nie było wydatkowanie tak ogromnych sum idących w setki miliardów złotych, jeśli chodzi o pomoc dla Ukrainy i dla Ukraińców przebywających na terytorium państwa polskiego. Co więcej, otworzenie na oścież wrodu do państwa polskiego przed milionami obywateli Ukrainy stworzyło i będzie jeszcze tworzyć przez długie, długie lata ogromne problemy także na niwie wywiadowczej, także na niwie służb specjalnych zresztą ma Małżeństwo nielegałów zatrzymane na Słowenii powinno dawać do myślenia też jakby skala migracji, która się odbyła, jeżeli chodzi o Europę Środkowo-Wschodnią od 2022 roku, powinna dawać do myślenia, powinna pobudzać wyobraźnię, jak wielka mogła być skala instalowania po prostu agentury nielegalnej w Polsce, rekrutującej się z tych osób, które migrowały z Ukrainy do Polski. To trzeba jak najbardziej uwzględniać. To od samego początku była nie nasza wojna, od samego początku było jasne, jasne że jest olbrzymia dysproporcja między potencjałem Rosji a potencjałem Ukrainy. Od samego początku było jasne, że NATO się nie włączy bezpośrednio w działania wojenne, że brytyjscy żołnierze, amerykańscy żołnierze nie będą umierali ani za Odessę, ani za Kijów, mimo tego wsparcia sprzętowego, finansowego, które było udzielane, udzielane Ukrainie, było jasne, że Ukraina się będzie po prostu wykrwawiać i jest tylko kwestią tego, jak duże będą to straty terytorialne i jak będzie wyglądał status państwa ukraińskiego po tej wojnie. Od samego początku, tak jak mówię, była to nie nasza wojna, Polska poniosła największy, jeżeli chodzi o proporcjonalnie największy, ciężar i największe obciążenia ze wszystkich krajów członkowskich Sojuszu Północnoatlantyckiego właśnie tą pomocą dla Ukrainy. Polska pozostanie z największym bagażem trudnych doświadczeń i z największym bagażem Problemów po zakończeniu tej wojny, nie mając kompletnie nic. Tak jak Polska nie, nie miała żadnych profitów po wymianie więźniów w Ankarze, tak niestety, moim zdaniem, nie będziemy mieli żadnych profitów po, po zakończeniu wojny na Ukrainie. A odbudową Ukrainy zajmą się wielkie, ponadnarodowe koncerny albo firmy, na przykład, niemieckie. Tak wygląda brutalna rzeczywistość. Polscy decydenci dali się po prostu ograć jak dzieci, i to mamy tylko mały przedsmak tego, co. Co nas czeka w tej części Europy, ponieważ wielkie mocarstwa koncentrują swoją uwagę już teraz mocno na Bliskim Wschodzie, i trzeba mieć po prostu tego świadomość. Czas najwyższy przejść na politykę wielowektorową i jak najszybciej znormalizować relacje z Rosją i Białorusią. To jest dzisiaj polska racja stanu. Dziękuję Państwu za uwagę.